Polska jest bocianim królestwem i w roku 2004, kiedy to odbywało się szóste światowe liczenie, gnieździło się tu ponad 50 tysięcy par. I bocian jest gatunkiem chronionym ściśle. Polska jest największą ostoją tego gatunku i łącznie z Litwą, Ukrainą, Białorusią Polska stanowi trzon populacji wschodniej gatunku. To jest rezerwuar dla innych populacji gnieżdżących się w innych krajach europejskich, nie tylko. Więc no, bocian jest niezaprzeczalnie naszym gatunkiem herbowym. Bocian cieszy się ogromną sympatią ludzi i myślę, że między innymi dlatego, że no od zawsze jest to gatunek kojarzony ze szczęściem, z tym, że gniazdo bocianu w obrębie gospodarstwa przynosi temu domostwu pomyślność, przynosi dzieci, a więc szczęście. Ludzie bardzo dbają w Polsce o bociany, bardzo często są zakładane dla nich specjalne platformy, aby właśnie zachęcić je do osiedlenia się w danym miejscu, czy żeby z powrotem sprowadzić bociany, jeżeli dotychczasowemu gniazdu się coś stało, na przykład spadło podczas burzy. Jest w Polsce bardzo wiele osób, które obrączkują bociany po to, żeby właśnie śledzić to, co się z nimi dzieje, żeby zobaczyć na przykład, czy one rzeczywiście wracają do tych samych gniazd w kolejnych latach. Są podejmowane działania związane chociażby z tym, żeby zapewnić odpowiednie miejsca do żerowania dla bocianów, żeby chronić podmokłe łąki, tereny otwarte. Często na przykład grupy szkolne angażują się w akcje takie jak zbieranie sznurków od snopowiązałek na polach i łąkach, dlatego że bociany mają w zwyczaju przynosić takie sznurki do gniazda i to się może skończyć bardzo źle dla piskląt, którym po prostu te sznurki się okręcają wokół nogi i później powodują martwice i nieraz konieczna jest po prostu amputacja. To, jak bardzo ludziom zależy na bocianach, widać również chociażby po liczbie zgłoszeń, jakie co roku ornitolodzy dostają odnośnie bocianów, które postanawiają pozostać w naszym kraju, bo to jest zjawisko, które się nasila i zawsze taki bocian właśnie zimą no, ściąga uwagę na przykład całej wsi. Ludzie te ptaki dokarmiają, dbają o nie. Takie przypadki opieki nad bocianami zimującymi znane są już właściwie od średniowiecza. Już w kronikach średniowiecznych były informacje o bocianach właśnie, które spędzały zimy u kogoś w stodole czy w oborze. Jeżeli ktoś znajduje rannego bociana, to nieraz są uruchamiane naprawdę wszystkie środki, żeby tylko temu ptakowi pomóc. Bociany żywią się tym, co najczęściej mogą znaleźć w sąsiedztwie gniazda. Żaby są mniej więcej gdzieś na szóstym, siódmym miejscu po myszach, nornikach, konikach polnych, pasikonikach. Dorosłe bociany polują nawet na młode zajączki, mogą łapać młode ptaki. Na pewno w gniazdach znajdują się jeże. No, to wszystko, co jest znalezione przez bociana w polu, może być przyniesione do gniazda. No oczywiście proporcjonalnie do masy. Też polują na zaskrońce, przynoszą jaszczurki, no wiele, wiele innych. To wszystko, co intensywnie rozmnoży się w okolicy bocianiego gniazda, na to najczęściej bocian poluje, bo trzeba pamiętać, że on nie będzie latał daleko od gniazda. Najczęściej to tak lata mniej więcej do kilometra, dwóch od gniazda najbliższej okolicy, żeby niepotrzebnie nie tracić energii. No i poluje na to, co najczęściej spotyka w terenie. Najczęściej ptaki lecą na wiosnę. To pierwszy ptak siada na gniazdo, broni go, jeśli teren jest odpowiedni. Na początku zajmują takie stanowiska optymalne, gdzie jest dużo pokarmu. Potem drugi ptak przelatujący siada do takiego bociana, formuje się para, no i już bronią tego gniazda. Bociany wysiadują swoje pisklęta przez około 34 dni. Następnie przynoszą różnorodny pokarm do tego gniazda. Młode nie ruszają się z gniazda przez okres około 2 miesięcy. Po czym odlatują, opuszczają gniazdo, gromadzą się w sejmiki i odlatują na zimowiska. Pierwsze lecą osobniki młode, które w danym roku nie przystąpiły do lęgu i ptaki nielęgowe, starsze, które nie miały w danym roku piskląt, a na końcu odlatują osobniki dorosłe, które wychowały lęgi, szczególnie te z lęgami takimi powyżej 3, muszą naprawdę intensywnie się karmić, żeby nabrać energii, otłuszczyć się przed wyprawą do Afryki.
Bociany odlatują do ciepłych krajów, no ponieważ tutaj w większości nie miałyby co zjeść po prostu, nic do zjedzenia. Tu wszystkie zwierzęta, którymi się bociany żywią, są w okresie zimowym w ograniczonej dostępności i zdarzają się sytuacje, kiedy są jakieś przypadki zimowania bocianów i te rzeczywiście wyspecjalizowały się i mogą się żywić na wysypiskach śmieci, mogą przebywać w sąsiedztwie stogów siana, słomy, gdzie polują na norniki, na myszy, mogą przebywać na niezamarzających ciekach wodnych, gdzie polują na ryby i takie przypadki systematycznie się zdarzają. Każdego roku z terenu Polski co najmniej 20-30 takich przypadków dostajemy informacje, że takie bociany zimują i są w bardzo dobrej kondycji, no ale większość odlatuje po to, po prostu, żeby móc znaleźć pokarm i przezimować te kilka miesięcy poza Polską. No, wracają w odpowiednim dla siebie okresie po to, żeby złożyć jaja, wychować pisklęta i dokładnie wtedy, kiedy jest duża zasobność pokarmu, który pozwoli im wykarmić swoją rodzinę. Bociany potrafią pokonywać w ciągu dnia nawet 500 kilometrów. One nie lecą w nocy, one na noc zatrzymują się w jednym konkretnym miejscu i tam odpoczywają. Natomiast wtedy, kiedy następuje nowy etap tej wędrówki, kiedy ptaki opuszczają to miejsce, wówczas są najbardziej narażone na właśnie na zostanie zastrzelonym w tych krajach, gdzie cały czas prowadzone są polowania na bociany. I niestety właśnie ochrona takich miejsc to jest cały czas jeden na pewno z głównych priorytetów, o których powinniśmy pamiętać, myśląc o ochronie bocianów. Ofiarami padają nie tylko ptaki bardzo liczne, które nawet w wielu krajach europejskich są po prostu gatunkami głównymi, ale często gatunki zagrożone wyginięciem, gatunki, na które chociażby w Unii Europejskiej wydaje się ogromne środki, zarówno właśnie z funduszy europejskich, jak i z poszczególnych budżetów krajowych, na to, żeby te ptaki chronić, żeby wspierać na przykład rolników, aby gospodarowali w sposób przyjazny przyrodzie, a później okazuje się, że wszystkie te wysiłki podejmowane przez ogromną liczbę osób kosztem dużych nakładów finansowych są marnotrawione właśnie przez to, że ktoś stanie ze strzelbą i będzie do tych ptaków strzelał. W celu zapewnienia pełnej, skutecznej ochrony konieczna jest również współpraca międzynarodowa, tym bardziej, że cały czas są państwa, gdzie tych zagrożeń jest naprawdę bardzo dużo i szczególnie istotnym problemem są polowania na ptaki, które odbywają się przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego i w krajach Bliskiego Wschodu. Co pewien czas w mediach społecznościowych, w internecie pojawiały się naprawdę drastyczne dla miłośników ptaków zdjęcia, chociażby bocianów, które przecież w Polsce są tak kochane. Kiedy kończy się zima, no naprawdę z dużym wyczekiwaniem czeka, kiedy na niebie pojawi się ten pierwszy bocian, który zwiastuje, że wiosna jest już naprawdę, naprawdę blisko. No i mam nadzieję, że nie doczekamy takiej wiosny, kiedy te bociany nie powrócą z zimowiska.